No to jedziemy z koksem, to się już, proszę Państwa, nagrywa, a to są rozmowy o rzeczach z pięknym logo autorstwa Mitek JPG, a dzisiaj spotykamy się, i tu jest piramidka po prostu namysłu i nie wiem czego jeszcze, żeby porozmawiać o serialu Sukcesja, a moim gościem jest Piotr Czerkawski, krytyk filmowy, i witam Cię, Piotrze. Cześć, no właśnie mówiliśmy jeszcze zanim włączyliśmy nagrywanie, że taki nasz trochę reunion po latach tak naprawdę od weekendowego magazynu filmowego, że można się tak poczuć dokładnie jak bohaterowie serialu Sukcesja, 80. urodziny Logana Roya, wspominki. Tak, i żeby podbić to, że dużo nas łączy, oboje mamy skarpety w kadrze, które się suszą. przed świętecznym. Zero montażu i skarpety w kadrze, to byłby dobry... To może być w ogóle tytuł tego odcinka. Zero montaż, chociaż albo sukcesja. Podsumowanie roku 2020 w kulturze i tego, jak relacjonujemy. Zero montażu i skarpety w kadrze. Idealny tytuł faktycznie, bo to by się bardzo rymowało. No ale dzisiaj naszym takim głównym punktem odniesienia jest coś, co w ogóle się nie wiąże z rokiem 2020, bo nie ma tego w roku 2020. Ma być w 2021 w postaci trzeciego sezonu. Mamy oczywiście dwa sezony dostępne na HBO tego wspaniałego serialu. Pierwszy sezon 2018, drugi sezon 2019. Poza skarpetami w kadrze i weekendowym magazynem filmowym łączy nas również to, że obejrzeliśmy ten serial najpóźniej ze wszystkich, bo ty, Piotrze, jesteś właściwie chyba świeżo po. Tak, raptem kilka tygodni temu, właściwie kilka dni temu skończyłem go oglądać, natomiast bardzo szybko mi poszło. Bardzo szybko ci poszło. Ja oglądałam w pierwszym lockdownie częściowo, ale wtedy miałam przesyt dialogiem i dosyć szybko musiałam ten serial odłożyć, a jesienią wróciłam do niego i obejrzałam właściwie dwa sezony chyba w półtorej tygodnia, bo jednak jest to taki serial, że jak już się zacznie go oglądać, się wejdzie w ten rytm, to człowiek jest na pokładzie i chce wiedzieć, co będzie dalej. I właśnie spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, co ta sukcesja z naszej perspektywy w sobie ma. I każdy z nas ma tutaj kilka punktów zaczepienia, które nas interesują i za chwilę o nich porozmawiamy. Ale też spotykamy się, żeby, i to będzie temat numer dwa, który jest właśnie ową tytułową rzeczą. Czyli oglądanie później niż wszyscy. Uciekanie przed pędem za nowością, za pędem za premierami, którym chyba to by też nas łączyło, poza tymi skarpetami w kadrze i weekendowym i sukcesją niedawno obejrzaną. Chyba trochę jesteśmy tym zmęczeni. I to będzie temat również naszej rozmowy. Tak, no ja tego nienawidzę prawie tak jak Logan Roy biedy. Po prostu takiej taniej chęci bycia na bieżąco, takiego pędu. Na przykład jak wrzucam na Facebooku u siebie informacje o tym, czy kilka zdań o serialu, który nadrobiłem po paru miesiącach, i są tacy dyżurni komentujący, którzy nie zwracają w ogóle uwagi na to, co tam jest napisane, ale piszą rytualnie, a dlaczego tak późno, dlaczego jesteś 100 lat za nami. No, takie, nie chcę wyjść na najmłodszego boomera świata, ale takie podejście do konsumowania kultury wydaje mi się strasznie infantylne i przypomina mi czyhanie na otwarcie hipermarketu. Czarny piątek. Za promocją trochę tak, jak w twarzy. Codziennie jest czarny piątek, a ci dyżurni mają wszyscy na nazwisko Bieżączykiewicz, bo to bieżączka taka jest. Myślę, że tutaj też mnie zrozumiesz, bo przecież bywałaś na dużych festiwalach filmowych i też miałaś ten przywilej oglądania niektórych długo oczekiwanych premier jako pierwsza, czy jako jedna z pierwszych. No i oczywiście, kiedy jest taka możliwość, to jest super, ale ja raczej mam w pamięci tych ludzi, którzy będą musieli czekać, więc raczej wywołuje to we mnie pokorę, a nie rodzaj jakiejś pyszałkowatości. Tak, jest takie hasło, zjadłam zupę przed wszystkimi. No i co? Otóż to, a już no, wiesz, sukces, druga rzecz też jest taka, że być może Sukcesja tutaj jest dobrym przykładem serialu, który tym bardziej zyskuje, jeśli go oglądamy z jakiegoś większego dystansu, kiedy ten taki facebookowy instant zachwyt już przeminął, kiedy powstało dużo tekstów, jakichś bardziej pogłębionych artykułów na temat tego serialu i wyposażeni w tę wiedzę, być może jesteśmy w stanie docenić go jeszcze bardziej. Więc ja myślę, że
jedna i druga postawa są w porządku, czyli oglądanie natychmiast, obejrzenie całego sezonu, jeśli to jest możliwe, nie wiem, w dwa dni czy w jeden weekend i obejrzenie go z dystansu paru miesięcy. Ja bym tutaj nie wprowadzał rozróżnienia na dobro i zło. No to już są, to już będą rozmowy o wartościach. To sobie zostawmy na koniec, ale zacznijmy od tej twojej sukcesji, bo oczywiście każdy z nas widzi w tym serialu coś innego, tak jak zresztą widzowie i widzki tego serialu. Ja lubię takie myślenie, że no moja Emma Pablo Larraina to jest mój film roku, ale wiem, że dla kogoś to może być jego szrot roku, bo to jest jego Emma Pablo Larraina, nie? Więc jakby to są, to jestem otwarta na takie perspektywy, więc opowiedz mi, Piotrek, o swojej sukcesji. Wiesz co, to by musiała być w jakimś sensie, w cudzysłowie oczywiście, kontynuacja rozmowy o wartościach, bo, albo negacja w ogóle tego porządku, taka dosyć przewrotna i bardzo śmiała, bo kiedy czytałem trochę przed naszą rozmową o tym, jak się sukcesję odbiera, to myślę, że wiele osób i twórcy też przynajmniej w wywiadach ten trop podzielają, czy mu nie zaprzeczają w sposób otwarty. Wiele osób traktuje to jako coś w rodzaju moralitetu współczesnego, czy opowieści o zepsutych do cna bohaterach, którzy dostają za swoje, na których patrzymy z taką wyższością, jak się wykrwawiają w tych wewnętrznych wojenkach. Moim zdaniem to by było mało ciekawe. Ja myślę, że to, co dla mnie najbardziej istotne, to fakt, że ten serial jest jakimś krzywym zwierciadłem dla nas, jako widzów. Mówi wiele o nas jako widzach, wbrew pozorom, wbrew temu, że no, widać nasze mieszkania w tych kadrach, widać te suszące się skarpety. No nie mamy wiele wspólnego z rodziną Rojów i z ich apartamentami, ale jednak mechanizmy walki o władzę, czy walki o jakiekolwiek wpływy, pewnej rywalizacji, opozycje w każdym środowisku, niezależnie od tego, czy ta stawka jest wysoka czy niska, są bardzo podobne i w pewnym sensie ja miałem takie poczucie, oglądając ten serial, że w każdym z nas gdzieś siedzi i knuje taki mały Logan Roy. Albo przynajmniej jesteśmy Gregiem. Wiesz co, nie byłbym taki pewien, to jest kolejna rzecz, że ten kuzyn Greg, fajtłapowaty, pierdoła, który przychodzi z zewnątrz do świata bogaczy, niestety, to nie wystawia nam pochlebnego świadectwa, ale myślę, że my też go trochę przypominamy, bo zobacz, mam takie poczucie, że on na początku trochę patrzy na ten świat Rojów z dystansem, może też z jakimś rodzajem wyższości moralnej, że dla niego to jest spektakl, w którym nie bierze do końca udziału, a potem zostaje rozegrany przez Rojów. Staje się, przejmuje ich styl działania, przejmuje ich wartości, staje się jednym z nich. Tam no tak jest też trochę tak samo. Myślę, że przynajmniej ja tak miałem. Ciekaw jestem, czy ty też, że patrzyłem oczywiście z zainteresowaniem od samego początku, ale właśnie z tą wspomnianą przeze mnie wyższością trochę, że ja jestem inny, tu właściwie oni wszyscy są jednakowo niegodziwi, zepsuci, a potem z odcinka na odcinek coraz bardziej się wkręcałem w to wszystko, coraz bardziej mi zależało na stawce tej gry, miałem swoje sympatie, komuś kibicowałem, komuś życzyłem źle, ani się obejrzałem, a byłem w samym środku intrygi. No trochę tak jest, że tak jak ten Greg, wpadasz między wrony, musisz krakać jak i one, nie? Że gdzieś udziela się ta atmosfera i ty mówisz o tych kwestiach funkcjonowania w środowisku pracy, które może być dla wielu widzów tego serialu jakieś takie wysoko, powiedzmy, rywalizacyjne, nie? Że jeśli chcesz, to musisz tymi łokciami się rozepchać, żeby tam dotrzeć po swoje, bo tak działa kapitalizm chociażby, że jednak jest nacisk na ten indywidualizm i na taki jednostkowy sukces, który polega na tym, że ja mam więcej niż inni, nie? Że gdzieś to, albo mam lepszą, więcej zarabiam niż inni, mam wyższe stanowisko niż inni. To jest jeden wymiar, no bo oczywiście mamy tutaj ten gigantyczny konglomerat medialny, korporacje, przy której, no nie wiem, Orson Welles ze swoim obywatelem Kane'em to po prostu wysiadają, że jednak to jest inny rodzaj, nie? Że to jest tak napuchnięte i tak po prostu absolutnie już monopolistyczne,
fantastyczne, że... No, takie totalne. Tak, totalne, prawda? Że przekracza to nasze możliwości pojmowania. Z jednej strony jest to środowisko pracy, a z drugiej strony i to jest coś, co też mnie niesamowicie w tym serialu uderzyło, jeśli chodzi też o ten wymiar moralitetu, tudzież nie. No to jest też rodzina. I co to jest za rodzina w ogóle, nie? W sensie, jakimi zasadami ta rodzina się rządzi? Ja nie mówię, co to jest za rodzina, że oceniam ich jakoś negatywnie, tylko patrzę sobie na to, jak to jest tutaj rozegrane, że to jest na szczycie hierarchii ten właściwie już przynajmniej na samym początku mamy wrażenie odchodzący Nestor, który szuka swojego następcy albo następczyni i który no, tutaj będzie fire in the hole, bo oni sobie nie poradzą bez niego i się zaczyna rozgrywka o względy ojca, prawda? No, to są historie stare jak świat. Szekspirowskie w swoim wydaniu, tragiczne greckie w swoim wydaniu, tak totalnie. No ale też my tu mówimy, ja tu mówię teraz o jakimś dużym kwantyfikatorze, nie? Takie odniesienia mityczne wręcz, no ale każda rodzina ma swoje różne rodzinne sprawki, swój język, swoje zaszłości i dla mnie strasznie też uderzające jest w tym kontekście, że jednak kiedy, ja lubię zwracać uwagę na czołówki, bardzo. Jeśli one już się pojawiają, to one zwykle bardzo dużo wnoszą. I tutaj też tak jest, że w tej czołówce to nie jest o... tam nie lecą dolary, ani jakieś wskaźniki na giełdzie, tylko dzieci stoją w ogródku i tęsknią za tatą, który po prostu już od dzieciństwa rozdaje im miejsca przy stole, nie? I to się tam generalnie to przewija. Więc dla mnie to też jest taka saga rodzinna wręcz. I to mi podbija jeszcze ten wymiar, o którym ty mówisz, że co to znaczy, że ta rodzina się rządzi jakimiś zdezelowanymi, jakimiś szkodliwymi zasadami. Jak my mamy to ocenić i czy to się da w ogóle ocenić? To też jest taki temat, który mi tutaj mocno wchodzi, jeśli chodzi o tę sferę. Tak, no, na pewno to jest bardzo sprytny zabieg, bo to, że oni są ze sobą spokrewnieni, podbija stawkę. Gdybyśmy obserwowali wyłącznie jakąś walkę o wpływy czy o władzę w łonie firmy, ludzi, których łączą tylko relacje zawodowe, tego napięcia byłoby o połowę mniej. Natomiast mnie się też wydaje, że może trochę znowu wbrew pozorom ci rojowie nie są demonizowani, bo zobacz, oni na tle całego świata, jaki jest przedstawiony w tym serialu, wcale się nie wyróżniają jakoś bardzo negatywnie. No może tylko o tyle, że są jeszcze bardziej przebiegli, że są no, trochę do kwadratu, ale że wszystkiego jest w nich więcej, są tacy hiper. Natomiast twórcy, myślę, w ogóle mają taki ironiczno-pesymistyczny ogląd na cały świat, jaki pokazują, bo popatrzmy na tych, którzy teoretycznie są lepsi od rojów, a są gdzieś w orbicie wokół nich. Mamy tę rodzinę Pierce'ów, teoretycznie lewicowych intelektualistów, którzy chcą nadawać ton debacie publicznej, gardzą rojami. A raz, że oni są pretensjonalni w ogóle i nie budzą naszej sympatii. Dwa, że tak naprawdę, kiedy przychodzi co do czego, to rozważają wejście, zrobienie biznesu, zrobienie deala z ludźmi, którymi gardzą i wcale nie wypadają korzystnie, a wręcz jeszcze gorzej, bo do tego wszystkiego próbują moralizować. Co więcej, mamy tego lewicowego polityka, z którym współpracuje Schiff, też idealista, gęba pełna frazesów, przychodzi co do czego? Oczywiście korzysta ze znajomości z rojami. Wreszcie jest Iwan, czyli brat Logana Roya, też, który gardzi jego metodami, mówi, że Logan jest cynikiem, że się za niego wstydzi, a żyje sobie wygodnie z jego pieniędzy, więc tak naprawdę można pójść wręcz dalej i powiedzieć, że na tle tego całego otoczenia rojowie wypadają korzystnie, bo przynajmniej nie są hipokrytami. Mówią otwarcie, o co im chodzi, niczego nie udają, a do tego jeszcze wszystkiego są diabelnie błyskotliwi. Tak, no nie ma tej dwulicowości w nich, umówmy się. Oni mają jedno oblicze od początku do końca. I to jest też takie ciekawe, że my jednak często mamy taką potrzebę i w relacjach z ludźmi, i też w relacjach z bohaterami na ekranie, że tak sobie skrobiemy, że tam musi być ta druga strona. Ja mu pomogę, ja odkryję to jego prawdziwe ja, które jest po prostu anielskie i ciepłe i mięciutkie i że to jest tak naprawdę dobry człowiek. Po czym przez dwa sezony
znaczy przez, na samym początku masz ten palec i skrobiesz, a potem sobie mówisz, to szkoda tego palca jednak, bo właściwie nie doskrobiamy się tam do niczego. No, tam nie ma, znaczy są brudy różne, tu są akurat czyste skarpetki u ciebie, ale oni nie mają tych potworów w szafie w takim sensie, wiesz, że tam jest coś więcej, że tam my się dowiemy, że to są jednak smutni, smutni. Nikt tam nie mówi tego w takim sensie. Wiesz, o co mi chodzi, że jednak po prostu oni od A do Z są właśnie tacy. I to też jest ciekawe, bo akurat w kontekście serialu dużo było historii jednak, że coś się okazywało inne niż było, że taki zwrot akcji, przepracowanie pewnego, może to będzie w trzecim sezonie, trudno stwierdzić, ale jak na razie no oni nie są hipokrytami, to jest, ani nie są inni niż nam się wydaje i to jest bardzo takie interesujące jednak napięcie. Tak, jest to też trochę wyzwalające, że tego dobra nie musimy szukać, bo jednak popkultura nas przyzwyczaja do tego, żeby zawsze gdzieś za tym światłem iść, szukać tej jasności w bohaterach, często w sposób dosyć wychylony i automatyczny. I tutaj twórcy nie idą na łatwiznę. Oni każą nam zerwać z tym przyzwyczajeniem i raczej doceniać to, że Rojowie są błyskotliwi, czy że są właśnie szalenie inteligentni, że mają wspaniałe poczucie humoru i że czasem to wystarczy, tak prowokacyjnie mówiąc, z perspektywy odbiorcy i zaangażowania się w fabułę. No tak, bo też nie mamy takiej... Nie do szpiegłości, ale szalenie barwni. Mogą Jasne. Być fantastycznymi bohaterami. To jest bardzo ciekawe, bo ta gra z naszymi oczekiwaniami, że musimy my się przekalibrować, żeby przestać oczekiwać tego przełamania, tej drogi takiej klasycznej bohatera, który odkrywa, że jest jednak lepszym człowiekiem niż mu się zdawało i robi coś dobrego. Ostatnio oglądałam ten film, jak się nazywa ten, Ryan Murphy, tak? Mistrz Netflixa zrobił ten film The Prom, czyli bal, gdzie jest Meryl Streep i jeszcze kilka postaci związanych z teatrem broadwayowskim, które najpierw powodowane czystym wyrachowaniem pomagają młodej lesbijce zorganizować bal maturalny. To jest oparte na faktach oczywiście, ale potem okazuje się, że oni jednak mają serduszka. I znowu jest to przełamanie takie, wiesz, że jakby, że nie chodzi tylko o ich jakby sukces, czy tam zmianę, ocieplenie wizerunku, bo to o to tam chodzi początkowo, ale też, że oni naprawdę są dobrymi ludźmi i że Meryl Streep odda swój dom, żeby pomóc tej dziewczynie ten bal zorganizować. I to masz takie... Serio? No przydałby się tam Roman Roy, prawda? Z serialu, który nagle by im powiedział to wszystko, co o nich myśli naprawdę. Tak na zasadzie jak w skeczach Monty Pythona, kiedy stawały się już nudne, to przychodził rycerz i walił kogoś gumowym kurczakiem, prawda? W 99% takich hollywoodzkich, mainstreamowych produkcji powinien się pojawić na to miejsce Roman Roy, który dodał odpowiednią dawkę cynizmu. Jechał na ten bal maturalny i po prostu im powiedział, co o nich myśli. Oczywiście nie przebierając w słowach, jak to Roman Roy, bo on jednak jest, no jest mistrzem riposty. No tak, no to kto pamięta dialogi tej postaci, ten będzie wiedział, o co chodzi. A waga słów w tym serialu to też jest inna kwestia, bardzo swoją drogą interesująca. Także tak, no nie ma tego przełamania i to jest okej. Okay. Tak bym powiedział, to trochę jak ten film kiedyś. Tym bardziej, nie? Tym bardziej jest okej. Okay. Właśnie to jest tak. Tym ciekawszy. I to jest jestem cyborgiem i to jest okej. Okay. Jak w tym filmie. Więc tym bardziej to jest interesujące. No a powiedz, jak masz, bo jednak jest to też taki serial, w którym zasadniczo nie ma głównego bohatera. To jest jednak ensemble, jest to rodzina, przesuwa się właściwie nacisk. Niektóre odcinki przyglądają się bliżej Romanowi, inne Shiv, jeszcze Gregowi i tak pozostałym oczywiście postaciom. Ale jak ty, czy ty masz jakiegoś swojego człowieka w tym świecie tak bardziej, czy raczej patrzysz na nich jako na taki kolektyw, jak tutaj pod tym względem bohaterskim, że tak powiem, to dla ciebie wygląda? Rzeczywiście to jest też kolejny z kluczy chyba do sukcesu tego serialu, że tak naprawdę żadna z tych postaci nie jest jednowymiarowa, że oni trochę walczą o naszą uwagę, że tak jakby się popisywali przed nami. Jakby zdawali sobie sprawę podczas tych swoich
kłótni, rozmaitych gierek, że są obserwowani i chcieli zdobyć naszą sympatię i walczyli o to z wielkim zaangażowaniem, więc też tak jak mówiłaś, to się trochę zmienia. W każdym odcinku kto inny się wysuwa na czoło. Swoją drogą mam taki pomysł, być może to już istnieje, taki rodzaj psychotestu, kim z rodziny Rojów jesteś, taki wiesz, psychotest, w którym wszystkie odpowiedzi są złe. I powiem ci, ja też nie bez kozery wspomniałem Romana, no bo oczywiście on jest najzabawniejszy, wydaje się takim rodzajem trickstera, kogoś, kto nie chce być traktowany poważnie, komu nie tak bardzo zależy na tej tytułowej sukcesji, ale to jest kolejna pułapka zastawiona przez scenarzystów, bo on tak samo jak wszyscy inni chciałby tych zaszczytów, tych luksusów, tylko znalazł sobie jakąś metodę, jakiś pomysł na siebie, który też skrywa oczywiście mnóstwo kompleksów, mnóstwo wad, jakichś no, zupełnie zwichrowanych upodobań seksualnych chociażby. A drugą taką postacią, która wydaje mi się szalenie ciekawa i niejednoznaczna, jest Tom. Mm-hmm. Och, wspaniała rola swoją drogą. Tak, on już na poziomie wyglądu właśnie aktora to jest niesamowicie rozegrane. On zresztą mówi do Grega w pierwszym odcinku bodajże, słuchaj, ja mam twarz delikatną, ja mam twarz przyjemniaczkę, ale tak naprawdę kawał ze mnie sukinsyna. No, nic dodać, nic ująć, bo on naprawdę ten facet wygląda, jakby wyszedł przed chwilą z herbatki u Jane Austen. Zresztą to jest brytyjski. Grywał. Był taki herbatce swego czasu. Tak. A rzeczywiście jest strasznie podstępny, cyniczny. I to jest też chyba taka postać, jaką łatwo spotkać w życiu, bo zobacz, on wobec ludzi, którzy są od niego zależni, potrafi być bardzo błyskotliwy, bardzo też bezwzględny, a kiedy tylko konfrontuje się z Loganem Royem albo ma jakieś wystąpienie publiczne, cały ten czar pryska i on się staje takim zagubionym, stłamszonym człowiekiem. Tak, no to jest też ciekawe, że każdy z nich jest w innym miejscu tej hierarchii i te punkty odniesienia i perspektywy się zmieniają w zależności od tego, czy tutaj, tak jak chociażby ten Tom, czy muszę być z kimś wyżej teraz, kto wiadomo, że ma nade mną władzę, czy ja mogę tą hierarchię dziobania przesunąć w drugą stronę. I to bardzo mocno wybrzmiewa w kontekście tej postaci, nie? Że on ma właściwie trochę dwa oblicza, które my tutaj najbardziej widzimy, ale nadal jest to osoba przychodząca jakoś tam z zewnątrz, nie? On się też chce jakby wkupić w to. No, zostaje mężem Shiv. Też oczywiście tam te cele są jasno wyrażone i to, co nam się wydaje na początku, że to jest jednak o prawdziwych emocjach, że to jest tutaj ten wątek, no to też oczywiście zostaje jasno później przełożone na rojowe, że tak powiem, sposoby funkcjonowania, bo jednak to on się musi dostosować do tego przemielającego systemu tej rodziny, bo to jest trochę też taki system, nie? Tak sobie myślę o tym, że no nie da się tak zrobić, żeby tutaj jednak ktoś był naszym agentem w tym świecie, bo to nie jest taki świat, w którym ktokolwiek z nas by mógł się w pewnym sensie odnaleźć, nie? Że jednak zarówno sposób komunikowania, jak i podejście do emocji tych postaci jest bardzo no takie, bym powiedziała, niesamowite, w tym sensie, że coś, co jest samowite, to jest takie nasze, a coś takiego unheimlich, takiego nie do końca naszego, tu się ujawnia. I dla mnie taką ważną sceną jest, nie wiem, czy pamiętasz, w drugim sezonie to już jest, to nie jest jakiś wielki spoiler, jak jest rozmowa między trójką tego rodzeństwa na takim polu i nagle ktoś próbuje z emocjami wyjść i nagle jest takie, jakby, ej sorry w ogóle, o co ci chodzi jakby, my nie robimy takich rzeczy w ogóle, weź nawet nie próbuj, nie zaczynaj, że jednak gdzieś to tutaj się rozbija o to, że my mamy inne zasady gry i to jest takie totalnie uderzające dla mnie, zarówno na tym poziomie językowym, jak i takiego bycia w tym rodzinnym układzie, także gdzieś to też tak wygląda z tej perspektywy, no. Nie wiem, teraz jak tak myślę, to w ogóle rzuciła wszystko i oglądała znowu od początku, bo to jest jednak też bardzo wciągające w takie meandry emocji tych wszystkich postaci, nie? Że one tak dużo skrywają, a jednak my ciągle gdzieś tam chcemy
żeby coś poczuły. No mimo wszystko gdzieś tam jest ten wątek, ale to jest o mnie bardziej chyba niż o... Wiesz, jest też dużo niuansów, dlatego wcale się nie dziwię, że ludzie mają potrzeby, żeby oglądać ten serial więcej niż raz, bo rzeczywiście to może być wielka frajda odkrywanie chociażby nawiązań popkulturowych, też bardzo ironicznych, bardzo śmiałych czasem. No to powiedz o jakimś, bo to tak też ukonkretni. Ciekawa jestem, co ty tam wygrzebałeś, Piotrze Czerkawski, z tego. Wiesz co, mnie się najbardziej podoba chyba i jakoś by podbudowywało tę moją tezę, że to nie jest moralitet i że w ogóle twórcy sukcesji mają takie podejście, że sztuka nie jest od moralizowania i trochę się tym brzydzą. Jest to, jak ci bohaterowie kilka razy, bo zwróciłem na to uwagę, specjalnie wyśmiewają film Mr. Smith jedzie do Waszyngtonu, Franka Capry, czyli taką typowo hollywoodzką, idealistyczną opowieść o kongresmenie, który zmienia rzeczywistość. I oni kilka razy, kiedy ktoś próbuje być zbyt idealistyczny, czy zbyt szlachetny, w ich otoczeniu mówią, Mr. Prick goes to Washington. Coś wspaniałego. Druga rzecz, która też na mnie robi wrażenie pod tym względem, to w kontekście wspomnianych przez ciebie odwołań szekspirowskich, które nie trudno, to jest pierwsze skojarzenie, jakie się tylko pojawia, kiedy myślisz o sukcesji. Twórcy też doskonale wiedzieli, że te konteksty zostaną wyciągnięte i trochę sami się od tego odżegnują, też bardzo zabawnie, no bo przecież mamy Briana Coxa jako Logana Roya, to jest aktor Royal Shakespeare Company, który zasłynął rolą króla Lira, a on tutaj się kreuje na niesamowitego ignoranta, też w kontekście szekspirowskim, jak jest scena rozmowy z Pearsami i Pearsowie w taki napuszony, nabożny sposób cytują Szekspira i Logan Roy, zanim opuści pomieszczenie, mówi tak, powiem wam mój ulubiony cytat z Szekspira, weźcie kurwa moje pieniądze. Mówi to Brian Cox, czyli wybitny aktor szekspirowski. Coś wspaniałego. Tych smaczków naprawdę, jeśli podrążymy również w tym kontekście, będzie mnóstwo. Jasne, bo to też jest taki serial i myślę, że tutaj warto o tym też powiedzieć. Zależy, kto patrzy, to zobaczy co innego, bo jeśli szukamy takich nawiązań też zewnętrznych i systemowych, no gdzieś tam ten Adam McKay nam się też tutaj włącza i oczywiście ten świat opowieści o finansjerze w takim, a nie innym wydaniu, gdzieś taka... Mogę o McKayu przez chwilę, bo widzisz, ja też powiem o Cuchach, zaskoczenie. Tak. Koniecznie, bo to jest też bardzo fajny wątek, który ja na przykład przegapiłem, nie zwróciłem na niego uwagi, ale skoro już wywołaliśmy McKaya, to ja należę chyba do elitarnego grona ludzi. Być może jesteśmy w tym gronie tylko ja i Dick Cheney, którzy nie przepadali za wcześniejszą twórczością Adama McKaya. Ja nie jestem wielkim fanem ani Big Short, ani Vice, bo wydawało mi się, że te filmy są mocno efekciarskie, że one chciały nam sprzedawać jakieś wyjaśnienia rzeczywistości, chciały nam objaśniać świat, ale jednocześnie robiły to w sposób skrótowy, były tak troszkę wymuszenie zabawne i być może dopiero w takiej formule rozszerzonej, serialowej, dwusezonowej, nie mam poczucia takiej skrótowości od McKaya, a jednocześnie pozostało to, co u niego najlepsze, czyli cięty dialog. I wreszcie też dla mnie w ogóle nie jest w sukcesji najciekawszy, czy nie zalicza się do pierwszej piątki najciekawszych tematów, w ogóle to spojrzenie na to, jak media kształtują rzeczywistość, jak ludzie wskazują na powiązania między Royami a rodziną Murdochów. To jest gdzieś tam kompletnie marginesowe. Tu chodzi o coś innego, moim zdaniem, dużo bardziej uniwersalnego. Właśnie te mechanizmy władzy czy walki o wpływy, o których wspominałem. Zresztą, co do w ogóle twórców, to jest też bardzo ciekawa menażeria ludzka, bo jednym z producentów oprócz Adama McKaya jest niejaki Frank Rich, czyli człowiek, który ma dwie zasługi dla współczesnej popkultury. Pierwsza to bycie producentem sukcesji, a druga zatopienie musicalu Metro. To jest ten sam facet, który w latach 90. napisał miażdżącą recenzję, kiedy twórcy musicalu Metro wybierali się na podbój Ameryki. Czyli to on, no... Nie wiem, jak to z perspektywy patriotycznej oceniać, ale z perspektywy moją ojczyzną jest popkultura, więc generalnie jednak... Dobry gust. Moją ojczyzną jest dobry smak.
Ale właśnie bardzo uderzające jest to, co powiedziałeś, że jasne, ten serial opowiada o świecie mediów i o tych wszystkich powiązaniach ze światem polityki, te finanse, akcje, coś tam, że tutaj trzeba ratować, jak to działa, jak w ogóle się pracuje w takim świecie. No niby to jest też temat, ale tak jak teraz, i to ci polecam serdecznie, jest na HBO też taki nowy serial, który nosi tytuł Branża, czyli Industry. I jest chyba 6 odcinków tego. I to jest trochę na tym poziomie podobne, bo tu z kolei mamy, ja to sobie określam tak, młode wilki z Liverpool Street, bo to się dzieje w Londynie, aspirujące w świecie bankowości, wiodące życie trochę jak bohaterzy serialu Skins, który nie wiem, czy pamiętasz sprzed paru lat, tak, o młodzieży takiej żyjącej na krawędzi. Więc te dwa światy się tutaj spotykają. Taka proto-euforia trochę. Proto-euforia Skins, jak najbardziej, tak? A branża proto-Wilk z Wall Street trochę jednak, bo właśnie o tych młodych ludziach, którzy są na stażu w wielkim banku i bardzo im zależy, żeby tam zostać, nie? Bo tylko część z nich zostanie przyjęta. I słuchaj, oni rozmawiają o rzeczach tak, jakbyśmy wszystko rozumieli, w sensie o tym, czym się zajmują, kupują, sprzedają, jakieś w ogóle słupki latają, jakieś, no, dla mnie to jest czarna magia kompletnie, ale nie zmienia faktu, że w ogóle prawdopodobnie jest to też jakoś adekwatne, jeśli ktoś się na tym zna, to powie, tak to działa, ale serial jest jednak zupełnie o czymś innym, nie? Bo jest po prostu o tych aspiracjach, o tym, jak trafić na szczyt i co są w stanie ci młodzi ludzie zrobić ze sobą i z innymi ludźmi, żeby ten cel osiągnąć. Więc jakby to się, ten świat bankowy, trochę tak jak w sukcesji świat mediów, staje się taką pogodą, że okej, pogoda jest taka, ale nas interesuje właściwie, co my będziemy tutaj dzisiaj robić, nie? I nie zwracamy do końca już uwagi na to, że jednak jest to serial, sukcesja, mam na myśli, jednak o tej sferze mediów, które jątrzą i mącą i właściwie jest to też określony typ mediów, nie? No bo to jest tam ta rywalizacja z Piersami, to też chodzi o to, że my jesteśmy takim prawdziwym dziennikarstwem, my Piersowie, a wy jesteście żółtą prasą, którą się wykłada kosze na śmieci. Gdybyście byli prasą drukowaną, to by tak było, nie? Więc to gdzieś tam zupełnie schodzi na dalszy plan, ale jeśli ktoś tego szuka, to też to w tym serialu jak najbardziej znajdzie, nie? Bo on ma na tyle dużo poziomów, że tam różne jego aspekty dochodzą do głosu. No i teraz te ciuchy, bo to jest coś, na co warto tutaj też zwrócić uwagę. Jak się zmienia, znaczy ten artykuł z New Yorkera, który ja wrzucę w komentarzu pod tym nagraniem, żeby każdy sobie mógł kliknąć, jest bardzo interesujący, bo zwraca uwagę właśnie chociażby na kostiumy samej Shiv. Czyli to, jak się zmienia jej styl od pierwszego do drugiego sezonu, jak ona się zmienia jako postać, jak zmieniają się jej cele i jak właściwie też ta rozgrywka o władzę zaczyna dziać się w tej sferze reprezentacyjnej, takiej dystynktywnej, w sferze ubioru. I to, że my patrząc na te ciuchy, nie widzimy za wiele. Nie widzimy, jaki to jest typ materiału, jaka to jest marka. To trzeba mieć do tego oko oczywiście. Ja tego oka nie mam. Ja całe szczęście sobie mogę poczytać o tym i się dzięki temu czegoś dowiedzieć, ale jednak no jest to też dowód na to, jak bardzo tutaj jest dbałość o każdy najmniejszy szczegół w tym, żeby ten świat zbudować właśnie od tych relacji, które są takie tak rozegrane precyzyjnie, po właściwie to, jakie kto ma buty, w jakiej sytuacji i też tam ciekawie w tym tekście jest zestawiony styl rodziny Royów ze stylem rodziny Piersów, którzy teoretycznie, to tam są widać, że to są te stare pieniądze niby, nie? W tym, co oni na siebie zakładają i w tych wnętrzach. Więc to też jest kolejny taki sposób oglądania tego serialu, który warto gdzieś tutaj przywołać, nie? Tak, no i znowu ciekawy wątek Toma, na który też się zwraca uwagę w tym tekście, gdzie ubiór jest kolejną płaszczyzną, na której widać, że on jest jednak człowiekiem z zewnątrz, spoza tej rodziny i on nie ma w sobie tej powściągliwości, jaką mimo wszystko Royowie prezentują. On chce się popisywać i wypowiada zresztą takie, jeden z lepszych one-linerów chyba w serialu, kiedy mówi, że
noszenie Armaniego, to jest jak kostium superbohatera, tylko że wyglądasz w nim dużo lepiej. I dostaje za to bęcki, bo przecież jest też świetna scena, w której jego gust jest wyśmiany, że też rodzina się jednoczy przeciwko Tomowi, bo właśnie mówi, że on się ubiera zbyt ostentacyjnie i wskazuje mu w ten sposób miejsce w szeregu. Także ciuchy, zawsze warto na nie zwracać uwagę. Wiemy, o czym mówimy. Mamy skarpetki w kadrze. Więc nie jest to przypadek. Piotrek, porozmawiajmy jeszcze o tym języku, bo to jest coś, na co ty już zwróciłeś kilka razy uwagę na przestrzeni tej rozmowy, że dialog jest bystry, błyskotliwy, cięty. To są te riposty, które znamy chociażby z Big Short, chociaż tutaj to się jednak dzieje w akcji, a niekoniecznie jest nagle Margot Robbie w wannie, która tłumaczy błyskotliwie, na czym coś polega, tylko to się dzieje po prostu w przestrzeni samej opowiadanej historii. I co ten język nam tutaj, wiesz, czy... O, uwielbiam to takie okrągłe zdanka krytyków filmowych. Język jest również bohaterem tego serialu. Czy tak, czy nie, Piotrze Czerkawski? Co, nie ująłbym tego w ten sposób. Całe szczęście. Ale rzeczywiście myślę, że tak jak mówi się Pulp Fiction, czy mówi się innymi filmami, które pamiętamy dzięki świetnym dialogom, tak już się mówi, ale albo niedługo będzie się mówiło Sukcesją, bo rzeczywiście ten humor jest bardzo oryginalny. Bohaterowie łączą dosadność, niesamowitą wulgarność, jednak z wyrafinowaniem, na przestrzeni tego samego zdania, bardzo często. Czy erudycją, o której już tutaj rozmawialiśmy, no, na mnie robi to kolosalne wrażenie, takie zderzanie porządków, które oni z wielką swadą są w stanie przeprowadzić. Jasne. Podeślę ci później i też wkleję w komentarz, bo zapomniałam o tym wcześniej. Jest fantastyczny, krótki esej, jak to zwykle wideo Nerdwritera, w którym on się przygląda sposobowi używania słów w Sukcesji. Myślałem, że tylko jednego słowa, że jest taka mieszanka tego, jak oni wszyscy wypowiadają fuck off. To by było niezłe swoją drogą, bo tak, to by musiało długo trwać, ale to jednak jest krótki wideo esej, ale on się przygląda tam właśnie słowom i tym, jak one też w języku tych bohaterów często są oderwane od swoich znaczeń, że to jest już na takim poziomie symulacji języka. Tam nawet jeden z bohaterów mówi, że słowa words are complicated airflow. Czyli coś niby nic nie znaczą i unoszą się gdzieś w powietrzu, ale jednocześnie cały czas jest ich jakby nadmiar, bo dialog, no to co mówiłam na początku, ten serial początkowo mnie odrzucił ilością dialogu, bo tam wszystko dzieje się cały czas w gadce. Tak, ale teraz mi przyszło do głowy, że oni w tej swojej megalomanii chęci tego, żeby posiąść cały świat właściwie, oni anektują też język, że przecież jest mnóstwo takich gier słownych, w których oni zmieniają znaczenie słów, czy tworzą jakieś neologizmy od swoich imion wręcz. I to Tom w tym celuje, kiedy robi wrażenie, bo robi jakąś wystawną imprezę w swoim apartamencie, Tom do niego podchodzi i mówi, zobacz, jaki z ciebie Gregman. Tego jest bardzo dużo. To jest jakaś zasada, którą oni bardzo często wykorzystują. To też jest aspekt, na który może nie zwrócimy uwagi w pierwszej chwili, ale jest szalenie przemyślany, trochę jak z tymi strojami. Także no jest tu warstw mnóstwo, jest po co skrobać. Niekoniecznie w poszukiwaniu dobra, ale innych rzeczy. Tak, skrobać warto, ale nie szukając dobra. To jest bardzo, bardzo tutaj trafne. I też warto zwrócić uwagę na to, jak przebiegłymi, sprawnymi, takimi uzbrojonymi wręcz, owiniętymi w kłamstwa kłamcami są ci bohaterzy. Bo tutaj kłamstwo jest podstawowym sposobem komunikacji, ale przez to, że wszyscy kłamią do siebie nawzajem, to właściwie staje się to, znowu, to nie jest kłamstwo jako takie, bo nie ma tej prawdy. Czyli cały czas jesteśmy w tym, no to nie jest to, że oni są dwulicowi, bo mają tylko jedno oblicze, więc właściwie to się wszystko ze sobą zgadza, tylko są przesunięte pewne akcenty i my też dajemy się chyba temu wszystkiemu ponieść tak mocno, dlatego że nic nam nie rozsadza tego świata jakby, wiesz, że nie przychodzi nagle, nie pojawia się tutaj jakaś jeszcze jedna wspaniała postać, która mówi, ale wy jesteście źli.
A my nagle... Że król jest nagi, prawda? Może oni są jednak źli. No my nie mamy tego przełamania w ogóle. Dzięki temu to wszystko jest takie przekonujące od A do Z. I jeszcze tematów jest mnóstwo, które można by było poruszyć, a my byśmy się mogli rozgadywać na cały trzeci sezon właściwie tego serialu. Taki, który mnie jest... To jeszcze jedna rzecz o twórcach, okej? Okay? Bo nie wspominamy, co też jest symptomatyczne w ogóle o... nie wiem, showrunnerze, no, najważniejszej postaci, które ten serial wykreowała, prawda? Czyli o Jessie Armstrongu. I dlatego myślę, że może warto chociaż przez chwilę, bo to jest facet, który mi trochę zniknął z radaru przez dłuższy czas. Ja go kojarzyłem z tego, co on robił dla filmu brytyjskiego, bo to też pewnie, gdyby chcieć tutaj doszukać się jakiejś dziesiątej głębi, dziesiątej warstwy, też pewnie jest symptomatyczne, że Brytyjczyk robi serial o bogatych Amerykanach. No Logan Roy jest emigrantem, prawda, z Wielkiej Brytanii. Okay. Natomiast Englishman Jessie... in New York. Sting przygrywa nam w tle. Nie. Jessie Armstrong rzeczywiście jest błyskotliwym humorystą, można powiedzieć, bo ja go pamiętam ze współpracy z Armandem Januczym i z takiego filmu sprzed bodaj 10 lat, In the Loop, który pokazywał kulisy. Widziałam to. To jest o takich meandrach i to właściwie ma taki vibe jak Sukcesja, że cały czas... Otóż to, prawda? Te puzzle się układają. My to widzieliśmy chyba na Nowych Horyzontach. Wydaje mi się, że ten film był pokazywany na festiwalu Nowe Horyzonty lata temu. Tak, 2009 rok bodajże, ale konstrukcja dialogów identyczna. Bardzo błyskotliwe, bardzo inteligentne, tyleż samo wulgarne, prawda? A z drugiej strony on napisał scenariusz też do filmu, który widziałem dawno, ale utkwił mi w pamięci, czyli Four Lions. Opowieści o czterech kompletnie bezmózgich terrorystach islamskich, którzy snują się po Londynie i jeden z nich zwłaszcza pragnie umrzeć męczeńską śmiercią, a ta reszta próbuje mu to ułatwić. I Tarn Armstrong pokazał też rzecz, która doskonale mu się przydaje, jest doskonale widoczna w Sukcesji, czyli bierze jakieś postacie, archetypy, wokół których mamy mnóstwo stereotypów ukształtowanych. Mamy takie przeczucie, jak oni się będą zachowywać, jest to dla nas oczywiste, a Armstrong znowu gra z naszymi oczekiwaniami. Przecież terroryści, którzy z jednej strony nie są wcale przerażający na pierwszy rzut oka, tylko są kompletnymi kretynami, ale przez swoją głupotę budzą tym większy strach. Z jednej strony są idiotami, a z drugiej kompletnie wiarygodnymi postaciami. Jesteśmy w stanie uwierzyć, że oni rzeczywiście mogli być w tym Londynie i zachowywać się w ten sposób. W Sukcesji jest podobnie. No, Greg jest kompletnym kretynem, ale tacy chodzą po ulicach, mamy ich w otoczeniu. Albo mój ulubiony Connor Roy, który w tych zawodach na największego idiotę chyba jeszcze wyprzedza Grega na ostatnich metrach. A jednak nie mamy poczucia, że to jest przesadzone czy przerysowane. Przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak. I jakby chyba też ta złota zasada spójności tego wszystkiego jest tutaj istotnym wymiarem, że to wszystko do siebie pasuje, że my jednak nie mamy takiego poczucia, że no, on jest za mądry na ten świat, albo ktoś jest za głupi na ten świat, że to coś trzeszczy. Nie, to jest tak precyzyjnie wszystko ze sobą połączone, że nie ma właściwie gdzie, jak to się mówi, wykałaczki włożyć, bo jest to naprawdę taki konkretnie zbudowany system powiązań i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jakby tematem, który gdzieś tutaj mógłby też wybrzmieć, ale tylko go zasygnalizuję, jest to, że jest to też jakiś obraz bogactwa w XXI wieku i sobie myślę, że ciekawie zestawić ten film z propozycją, którą można już znaleźć teraz na nowym serwisie VOD Millennium Dogs Against Gravity, bo oni od niedawna mają, jak wiesz, te swoją platformę i tam jest film Kapitał XXI wieku na podstawie książki Thomasa Piketty'ego. I zresztą bardzo ciekawy ten film dokumentalny odnoszący się do tej monumentalnej książki operuje, bo cały czas funduje nam nawiązania do popkultury. Oczywiście jest tam i Wall Street, i Wilk z Wall Street, i wszystkie te filmy o finansach się pojawiają, ale też ciekawie akurat Sukcesja w mojej ocenie pokazuje bogactwo, nie pokazując go, że jednak jest rozmowa o nim, jest jeżdżenie samochodami, latanie samolotami, ale to no, jest scena na jachcie, ale nie jest to taki fest,
że tak powiem, heist fest, czyli coś, gdzie wydawanie tych pieniędzy staje się takim właśnie sposobem opowiadania historii, nie? Że to gdzieś, to nie jest tutaj o tym, tylko ten kapitał jest zupełnie gdzieś schowany, wycofany i to są tak gigantyczne już pieniądze, że ich się nie da w pewnym sensie pokazać, więc one stają się niewidzialne. A mnie jednak obraz pieniądza na ekranie jakoś bardzo interesuje, może dlatego, że ja na ekranie mam tylko skarpetki, to jednak popatrzeć na hajsik słodki lubię. A tutaj to jest właśnie w tych bardzo zniuansowanych rzeczach, w tym co się nosi, jak się nosić, że to jest wszystko bardzo jednak eleganckie i wycofane z takiego epatowania spod znaku, nie wiem, królowej Wersalu, czy Kim Kardashian, czy takiego właśnie szerokiego wilko z Wall Streetowego gestu. Także to też jest ciekawy wątek, myślę. Tak, a tutaj też była pułapka jakaś zastawiona na twórców, no bo szalenie trudno jest powiedzieć coś oryginalnego w temacie bogactwa na ekranie i szalenie trudno wyjść poza horyzont, którzy nakreślili bracia Golec w słusznie zapomnianym filmie Juliusza Machulskiego Pieniądze, to nie wszystko. Wow, nie widziałam, że to się pojawi, ale... tutaj doskonale się to udało i jest to też kompletnie wiarygodne, bo dla Royów to najzupełniej oczywiste, że oni sobie lecą samolotem na polowanie na Węgry. Oni z tego nie robią sprawy, bo tak żyją od urodzenia. W przypadku dzieci, a w przypadku Logana Roya od 50 lat bodajże. Tak, no tak, jest to znowu, to jest pewna pogoda. Mamy pieniądze. Oto nasza informacja dla Was. Mamy ich dużo i nie będziemy się z tym afiszować, bo jesteśmy jakby ponad to. Z taką ilością hajsu nawet nie ma co próbować się afiszować, bo też nie wiadomo jak. To jest w ogóle też ciekawy wątek, myślę, że też na dłuższą rozmowę, ale my mamy jeszcze ten nasz wątek rozpoczęty na samym początku tej rozmowy, czyli takie wiesz, teraz znowu po prostu namysł. Krytyka filmowa a presja bycia na bieżąco. Proszę. Co mogę dodać jeszcze do tej wściekłej tyrady, jaką wygłosiłem na początku? Myślę, że wiesz, są różne rodzaje krytyki filmowej, bądź też znowu musielibyśmy rozpocząć tę niekończącą się opowieść o różnicy między krytyką a dziennikarstwem. Myślę, że jedno i drugie jest potrzebne i jakieś krótkie komentarze na świeżo i głęboki namysł po paru miesiącach od premiery. Jedno jest równoważne z drugim i nie ma co fetyszyzować ani jednego, ani drugiego. Też to, że ktoś poczeka te parę miesięcy, nie czyni jego namysłu automatycznie lepszym, jego postawy bardziej wyrafinowaną niż obejrzenie natychmiast. Ale powiedz mi tam pod tym twoim postem na Facebooku, kiedy napisałeś, że oglądałeś to teraz, pojawiły się tam też takie osoby, które na przykład nie widziały sukcesji i napisały, bo już nie śledziłam dalej tego wątku, tylko o, fajnie, że o tym piszesz, bo gdzieś mi to umknęło, może tak. Też to obejrzę. Tak było. Dostałem kilka prywatnych wiadomości i to jest kolejna rzecz, że ludzie się wstydzą często przyznać, że czegoś nie widzieli od razu i między innymi dlatego myślę, że z naszej krytycznej perspektywy właśnie wracanie do jakichś seriali czy filmów sprzed paru miesięcy ma sens, bo one mogły umknąć w pierwszym momencie, a jednak kogoś zainteresują. Ja nauczyłem się tego trochę pracując w kinie Nowe Horyzonty teraz, kiedy pokazujemy od czasu do czasu takie filmy naprawdę bardzo głośne, czy hollywoodzkie hity sprzed 10 lat, powiedzmy, czy filmy niby zakatowane już przez telewizję i dla rozrywki często pytamy przed seansami, kto ogląda ten film po raz pierwszy i okazuje się, że prawie cała sala podnosi ręce. Jasne, to też jest ciekawe, że nie wszyscy są w stanie oglądać wszystko, ale wszyscy razem już wszystko widzieliśmy, nie? Więc jakby to też jest taka rzecz. Ja też właśnie na tym się staram skupiać i apeluję oczywiście do wszystkich. Nie wiem, czy ty tak robisz, ale ja się zawsze przyznaję, jeśli czegoś nie widziałam, co jest takie absolutnie klasyczne i jak się gdzieś do tego dokopię i wreszcie to obejrzę, to mam taki swój, ukułam sobie takie określenie, przeleżałam 100 lat pod śniegiem, ale już stałam się z niego
potrząsnęłam i obejrzałam Sukcesję. I to też zjednuje dosyć mocno ludzi, bo mam wrażenie, że też patrząc na to, czym się zajmujemy, że to są różne oblicza krytyki filmowej, to co jak co, ale jesteśmy coraz bliżej ze sobą. W sensie ludzie, którzy nie są krytykami, są coraz bliżej jednak bycia krytykami, bo piszą przecież na Facebooku, dyskutują ze sobą i każdy ma opinię. No żyjemy w czasach, kiedy wszyscy mają te opinie. Więc takie zejście z piedestału i przyznawanie się do tego, że dopiero teraz obejrzałam to i to, albo obejrzałem to i to, mi się wydaje, że pokazuje taką naszą ludzką twarz, jak te skarpetki w kadrze. Nie wiem, co o tym myślisz, w takim ogólnym sensie. Zgodziłbym się, bo oczywiście to jest też niebezpieczne w drugą stronę, bo mówisz o tym, że ta granica się zaciera między krytykiem a użytkownikiem, a autorem komentarzy sieci. Do pewnego stopnia jest to bardzo dobre, bo nie ma czegoś, czego bym bardziej nienawidził niż tego stereotypu wymądrzającego się krytyka, który ci mówi, co masz myśleć i jest jakimś wielkim bratem w twojej głowie. Mhm. A z drugiej strony no też ta przesada, że nie ma żadnej różnicy, że nie wiem, jakiś często nienawistny, hejterski komentarz waży tyle samo, co opinia kogoś, kto jednak ma pewne kompetencje, też nie jest do końca dobre. No, musielibyśmy tutaj chyba zabrnąć w poszukiwania złotego środka i cnoty umiaru. Uch, to już o wartościach już było. Już, to już chyba nam się nie uda w tym odcinku, ale możemy się umówić na rozmowę o umiarze za jakiś czas. Gość specjalny Krzysztof Zanussi. O rany, tak. Nie, ja myślę, że w ogóle byłoby też, bo Filip Springer ma taki swój podcast, który się nazywa Umiar, bo twierdzi, że wszystkiego jest za dużo, więc w prawym narożniku Krzysztof Zanussi, w lewym Filip Springer, my po środku po prostu z piramidkami i skarpetami napędzające tę rozmowę. No widziałabym to. Słuchaj, to by były jak złote czasy weekendowego magazynu filmowego. Tak, i Marcin Najman jeszcze czekający na przeciwnika, który się nie zjawi gdzieś w rogu. Tak, stojący pod moim blokiem tutaj, albo tak jest. Widzę to. To ja też to widzę. Słuchaj, no możemy pomyśleć o tym. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za to nasze spotkanie i naszą rozmowę o Sukcesji. Za przypomnienia dla tych, którzy dotrwali z nami do końca, a wiem, że będą tacy, rozmowy o rzeczach są zawsze rozmowami o rzeczach. Punktem wyjścia jest często jakiś film albo serial, albo jeszcze jakieś inne zjawisko, a potem gadamy. No i niesie nas w stronę golec u orkiestry, suszący się skarpet Krzysztofa Zanussiego. Sky is the limit. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, że znalazłeś czas i życzę odkrywania kolejnych seriali, nawet jeśli one są stare jak świat. Teraz zacząłem Mrs. America. O, to już jest całkiem tak nowe. To całkiem nowe. No to ciekawe. Jest okej, ale Sukcesja tak wysoko postawiła poprzeczkę. Ciężko. Nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, ale zachęcam też do obejrzenia serialu Branża, czyli tego też, który jest na HBO. Myślę, że może być też ciekawą jakby eksploracją świata finansjery z perspektywy młodych wilczków. No, także tak. Dziękuję Ci jeszcze raz i wszystkiego dobrego. Wzajemnie, hej.